po programie Kreatywny Maluch. Wita pani Ewa, wita Filip i wita Kasia. Słuchajcie, ciepło jest na dworze czy zimno? Zimno. A skoro na dworze jest zimno, to lubimy wychodzić na dwór? Lubimy, bo można się porzucać śnieżkami, ale kiedy już... Można ulepić bałwę. Można. Ale nie można teraz. Dlaczego teraz nie można? Bo nie jest lepki. A, bo śnieg jest sypki, bo jest mróz, tak? Słuchajcie, ale już jak tak zmarzniemy, wrócimy do domu i napijemy się gorącego kakao, to ja zachęcam do tego, żebyśmy wzięli się trochę za takie prace plastyczne, dobrze? I my dzisiaj pokażemy, co my możemy zrobić, tak? Takie zimne rzeczy. W taki zimny dzień albo wieczór. Słuchajcie, co ja dzisiaj tutaj przyniosłam? Mam skarby. Mam? Taśmę, płytę. Co to jest? Płyta. Płyta, a do czego? Do oglądania Sybil Dis. Możemy oglądać jakieś bajki, tak, na takiej płycie. Możemy słuchać różnych... Ja mam taki mały tom putel. Aha, i na tym oglądasz, tak? Rozumiem. Możemy słuchać piosenek. Mamy klej, mamy nasze pomponiki milutkie, mamy taśmę, Kasia pokazywała, mamy nożyczki i mamy naszą taką piankę. Tak, mamy też flamastry. Słuchajcie, ja dzisiaj chciałabym wam pokazać, co my możemy z takiej płyty wyczarować. Słuchajcie, każdy dostaje płytę. Ostatnio pamiętacie, czarowaliśmy, z czego czarowaliśmy? Z drewnianych łyżek. A kogo wyczarowaliśmy, pamiętacie? Wyczarowaliśmy, tak, z łyżek wyczarowaliśmy pieska. A dzisiaj z tej płyty możemy wyczarować... Jest tęcza. Słuchajcie, już nic robić nie musimy. Dzieci są takie zachwycone, że jest tęcza, mieni się różnymi kolorami. Ja dzisiaj wam pokażę, jak z takiej płyty możemy wyczarować kotka. No więc zaczynamy. Słuchajcie, ta płyta to jest nasz kotek. Wygląda jak kotek? No to my już robimy czary mary i zamieniamy go w kotka. Jako że ten kotek będzie taki zaczarowany z płyty, to my możemy sobie wybrać, w jakim kolorze on będzie. Ja chcę czerwony. Ja chcę biały. Twój kotek będzie czerwony, tak? Dobrze. Twój kotek będzie biały, a mój kotek będzie brązowy. I uwaga, uwaga, co zaczynamy robić. Słuchajcie, pierwsze co, to musimy sobie odbić brzuszek kotka, tak? Żeby on z tyłu tak ładnie wyglądał. Więc ja już biorę mazak. I odrysowuję. I ja szybko wszystko naraz odetnę, Kasieńka, wiesz? Ja sam sobie odmyślę. Nie, 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 nie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dajcie mi od razu to. To, tak, 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 tak. Daj, Kasiu, nie, daj. Ja od razu wytnę wszystkie naraz. Daj, żeby było szybciej. Daj. O, nie będziemy czasu tracić. Zobaczcie, czary mary. I ja już wytnę. I jak będę zaraz wytnę i powiem wam, co musicie z tym zrobić. Wycinamy. O. Szybciutko. Są kółeczka? Są. I teraz tak, ty miałeś czerwony, ty miałeś biały. Słuchajcie, te kółeczka, tą płytę nie z tej strony, bo to jest piękna i błyszcząca. O, z tej strony musimy posmarować klejem. Filipku, słuchaj mnie, Kasiu, słuchaj mnie. Zostawiamy tą błyszczącą, tą zamalowaną. Smarujemy klejem, tak bardzo, bardzo, bardzo dużo, 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 dużo kleju, żebyśmy mogli, o tak, przykleić kotkowi z tyłu taki. Proszę bardzo, już daję, o. I smarujemy. Mocne, o, widzisz, jak się masz siły? Ja już smaruję, 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 o. Ja muszę więcej. I już przykleiłam kółeczko. A ja jeszcze... To wygląda tak. Słuchajcie, no to teraz wracamy do naszej takiej, tej tęczowej strony płyty, tak? No i tutaj musimy coś wymyślić, bo tak, nasz kotek nie ma jeszcze pyszczka, tak? To musimy teraz wymyśleć jakiś mu pyszczek. Uwaga, uwaga, ja już rysuję, wycinam i będziemy, co robić? No biały miał być. No dobra, biały. Biały? Może być biały, na pewno? Czy jesteś tego pewna? Tak.
Dobrze, więc uwaga, uwaga, ja sobie odmierzę tylko. A ty czerwony. Słuchajcie, rysujemy główkę kotka, tak? Główka, a to co będzie? I co ma kotek jeszcze? Ma uszy? Tak, ma. I uszy. Tego wygląda jak u prosiaczka. Uszy wyglądają jak u prosiaczka. Ma? Chyba nie, prosiaczek ma trochę większy, wydaje mi się, Kasiu, co? Czy nie? Czy takie same? I uwaga, uwaga, wycinamy, słuchajcie. Wycinamy główkę kotkowi. Trochę ją powiększę. Wycinamy główkę. Wycinamy uszka, które wyglądają trochę jak u prosiaczka. I co z tym musimy zrobić? Jak myślicie? Co my z naszymi główkami dla kotków musimy zrobić? Przykleić. O tak, proszę, w ten sposób przyklejamy. Trzeba poszmalować. Tak, może być na środku, może być z boku, ale wcześniej bardzo dobrze Filip mówi. Trzeba posmarować albo przykleić taką taśmę dwustronną. My posmarujemy klejem, tak? Tylko słuchajcie, proponuję, żeby tak dużo tego kleju, żeby nam się dobrze przykleiło. Nic się Filip nie stało, później podejmiemy, to nie jest nam potrzebne. O. Tak, słuchajcie, jeśli nie macie w domu takiej piankowej folii, może być zwykły Bristol, zwykła kartka, zwykła bibuła, tak? Ja już przykleiłam. Mamy kotka. Co temu kotkowi brakuje? Oczu. Brakuje mu oczu. A jakiego koloru ma kot oczy? On ma zielone, może mieć. Przeważnie mówimy, że kot ma zielone oczy, tak? Możemy wyciąć zielone, ale my dzisiaj troszkę sobie ułatwimy sprawę. Bo wiecie, bo ja mam takie kotowe oczy, nie? Mogą być? Ale super, bardzo ładnie. Ale za to wytniemy cichutko nosek różowy. Kot ma różowy nosek, czy nie? Filip, jaki ma kot nos? Różowy. Różowy ma nosek, tak. Wycinamy ładny, różowy nosek kotkowi. Czekaj, Kasiu, poczekaj, bo ja muszę zobaczyć, czy on będzie dobry, czy nie będzie za duży. Proszę, dla Filipa, dla Kasi, ja już wycinam dla siebie nosek. O. Smarujemy ten nosek. Dobrze, dobrze, taśmą, nie taśmą, tylko klejem. O. I przyklejamy. Mój kotek wygląda z nosem tak. Wysypujemy oczy i teraz zobaczymy. Zmieszczą się duże oczy, trochę za duże, może mniejsze. Dobre? No to Kasia, przyklejaj duże oczy. Filip, jakie ty chcesz mieć oczy? Też duże? Przyklejaj. Tak, to się? Tak, trzeba odkleić, tak. Folijkę trzeba odkleić. O, jeszcze mniejsze wezmę. Dla mnie te też są za duże. O. A, mam duże jedno oko, teraz drugim się zajmę. O, przyklejam jedno oko kotkowi. Brawo, Filip, bardzo ładnie. Filip, to czego jeszcze brakuje temu kotkowi? Na nos. Zobacz, czy na buzi, na pyszczku kotka już jest wszystko, czy czegoś brakuje? Dzieci, pomyślcie przed telewizorami, czy na kotkowej buzi jest już wszystko, czy nie? Zobaczcie, tam wam pan wam coś podpowiada. Popatrzcie, popatrzcie. Co tam jest? Czego brakuje? Czego brakuje? Tam pan podpowiada. Zobacz, czego brakuje? Wąsów. Bierzemy teraz mazaki, tak? I te wąsy, słuchajcie, narysujemy. Dobrze, o tak, rysujemy wąsy tutaj. O. Jednej strony. Z drugiej strony. Super. Brakuje jeszcze buzi, bo czym kotek będzie jadł, prawda? Więc ja od razu rysuję tutaj taką piękną. Czy kotek może się uśmiechać, czy nie? Może. Nawet powinien, prawda? Bo to jest taki wesoły kotek. O. Czy kotek jest skończony, czy jeszcze coś mu brakuje?
Ja bym powiedziała, że mu czegoś brakuje. Dlaczego? No popatrzcie, ma buzię. Czy tylko kotek ma buzię, Pyszczek? Czy coś jeszcze ma? Ma? Łapki. Ma łapki, czyli co robimy? Doklejamy łapki. Ile kotek ma łapek? Liczymy, ile kotek ma łapek wszystkich? Trzy. Trzy? Cztery. To ile? Trzy czy cztery? Ile mam tych łapek wyciąć? Już byśmy dali kotkowi trzy łapki. Tutaj. Mhm. Tutaj i tu. Mhm. Tutaj i tu. Dobrze, będzie jedna łapka. Wycinam drugą łapkę. Słuchajcie, przyklejamy. Moja mu odpadła. Łapka, za mało kleju. Uwaga, przyklejamy. Jedna łapka. Pięknie. Zobacz, Filipku, jedna łapka przyklejona. Dużo kleju musisz posmarować o tutaj. Zobacz, widzisz? Musi być bardzo, bardzo dużo kleju, tak jak ja tutaj, widzisz? Jedna łapka. Kasiu, a czy możesz już łapki zacząć przyklejać? Tak, o tak pod spodem. O tu przyklejamy. Druga. Już. Trzecia. Dobrze, Filipku. I jeszcze następną smaruj, bo mówiliśmy, że ma cztery łapki, tak? Filip, czy ile ma tych łapkot? Ma cztery. Filip, ile ma kotek łap? Cztery. Cztery, czyli zobacz, jeszcze trzeci zostały do przyklejenia, tak? Kasia mówi, że należy zrobić kotkowi pazurki. No to już mu robimy tutaj. O. Narysowaliśmy. O, narysowała mu pazurki. Bo kotek by... Słuchajcie, czy ten kotek już ma wszystko? Chyba tak. A ja bym jeszcze mu proponowała ogon przykleić. Co wy na to? Ogon. Mhm. Czekaj, jeszcze muszę dorysować pazurki. Pazurki, dobrze. I Filipek rysuje pazurki. A ja już u siebie przyklejam ogon i słuchajcie, ja dzisiaj wyjątkowo jestem pierwsza, bo zawsze dzieciaki mnie prześcigały, a dzisiaj udało mi się być pierwszą. Słuchajcie, mój kotek jest gotowy. Pięknie narysowałeś. Proszę, słuchajcie, nasze koty gotowe. A my z dziećmi żegnamy się jak zimowo i miaucząco, tak? Miau, 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 miau. Pa, 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 pa.